Witajcie, dzisiaj tutorial ze świeczką w roli głównej. Co prawda na rynku mamy zatrzęsienie świeczek, ale tu nie o to chodzi, żeby świeczka była kolorowa, a żeby nam pasowała na przykład do serwetek. Polecam Wam tą prostą technikę, bo wystarczy 10 minut, żeby mieć kolorową świeczkę. Świeczki powinny być jasne, białe albo kremowe. Deseń oczywiście wybieramy tak, aby kolor, który go otaczał, był identyczny z kolorem świeczki. A teraz klasyka. Wycinamy deseń i zostawiamy jedną warstwę, górną. Obstrzępione brzegi serwetki łatwiej stopią nam się ze świeczką. Proponuję lekko moczyć pędzelkiem z wodą i odrywać niepotrzebne części. Wzór przykładamy do świeczki i owijamy papierem do pieczenia. Papier lekko sklejam taśmą klejącą. Suszę zwykłą suszarką. Można przykleić każdą wielkość wzoru, małą oraz dużą. Jeżeli macie trudności z przytwierdzeniem wzoru do świeczki, ponieważ przesuwa Wam się pod papierem do pieczenia, dajcie tam kropelkę wody, będzie się lepiej trzymał. Papier do pieczenia najlepiej dać jest na całą szerokość świeczki. I tutaj powoli widzicie, jak wosk przechodzi przez świeczkę. W miejscach, które są już gotowe, kolor naszej gwiazdy betlejemskiej staje się bardziej intensywny. Jeżeli po zdjęciu papieru okaże się, że gdzieś jeszcze wosk nie przeszedł przez naszą serwetkę, trzeba po prostu znowu przykryć papierem i znowu przyjrzeć suszarką. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale nasza serwetka idealnie stapia się ze świeczką. Podsumowując, przyklejamy co chcemy i jak chcemy, byle to była serwetka. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego pomysłu nie tylko z okazji świąt. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oceny filmu. Thank you.